Goście w czwórce. W studiu czwórki pojawili się już goście, Mariusz i Daniel, autorzy fanpage'a Ten Sam Set. Z Solomu na codziennie. Dzień dobry, cześć. Cześć. Dzień dobry, cześć, cześć. Głosy obniżone, bo chcecie pozostać anonimowi. Panowie, zacznijmy od tego, jeżeli ktoś nie ma za bardzo pojęcia o muzyce elektronicznej, jeżeli ktoś nie ma do końca pojęcia o tym, co dzieje się w internecie, to jakbyście wyjaśnili to, co można znaleźć na waszym jakże przełomowym fanpage'u? No to nie wiem, czy ja mam zacząć, czy... Zaczynaj. No generalnie rzecz biorąc, myślę, że nasza strona w takim ogólnym znaczeniu po prostu stroi sobie żarty zarówno jak i z setu Solomuna w Boiler Room, jak i też ogólnie po prostu z muzyki klubowej, czy tam z jakichś naszych polskich takich słabości, starając się to wszystko gdzieś razem spiąć i połączyć. No wszystko jest po prostu z perspektywy seta z Tulą i wszystko jest gdzieś, szukamy powiązania z Tulą, z Solomunem, no i w zasadzie pomysły pojawiają się na bieżąco, więc... Okej, okay, ale jeżeli ktoś siedzi w muzyce klubowej, to Solomun nie jest jakąś bardzo taką anonimową postacią, to jest raczej popularny DJ. No tak. Stąd też myślę, że mamy dlatego właśnie takie zasięgi, tak? No bo to nie jest jakaś undergroundowa, niszowa postać, no tylko jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie w tej chwili. I ten, dobrze, to może czym ten set się wyróżnia? Dlaczego akurat ten set z Tulu jest tak przełomowy? Ja myślę, że tu dużą rolę odgrywa jakby rola samego Solomuna, który jest takim może nie rubasznym wujkiem, ale takim starszym bratem. I jest po prostu taki dosyć zabawny. I stąd się wziął... A sam set chyba ma ponad już grubo ponad 20 milionów odsłon na YouTubie. To jest chyba drugi w historii Boiler Room. Pierwszy jest chyba dalej. Karl Cox jest na pierwszym miejscu. Dzięki nam na pewno będzie pierwszy. Także jeszcze troszeczkę dajmy sobie czasu i na pewno wyprzedzimy wspólnymi siłami. A jak zakładaliście ten fanpage, to ile wyświetleń miał ten set? Czy pamiętacie? Oj, około 8 milionów. Mhm. Ale był też trzeci, nie? Więc myślę, że można nam przypisać zasługę już wskoczenia. 13 milionów. Jesteśmy ambasadorami Tulą po prostu. Wy nabiliście. Bardzo często go oznaczacie, Solomuna. Czy on kiedyś do was coś napisał, zgłosił się, odpowiedział na wasze psztyczki i zaczepki? Nie, nigdy się nie odezwał. Chociaż my jesteśmy często myleni z Solomunem fani Solomuna piszą do nas. Z dwa albo trzy razy się zdarzyło, że ktoś właśnie pisał do nas, myśląc, że pisze do Solomuna. I co napisał? Czy wystąpił gdzieś na imprezie? Nie, proponował wspólne produkcje w studio i tego typu rzeczy. Ile razy obejrzeliście, albo może inaczej, czy obejrzeliście ten set w całości, od deski do deski, za jednym posiedzeniem? Chyba nie zdarzyło nam się. Chociaż ostatnio właśnie tutaj na urodzinach Daniela był odtwarzany ten set, aczkolwiek z wyłączonym audio, gdzie w tle leciało coś innego i wtedy, no szczerze mówiąc, mogło się zdarzyć, że mogłem go obejrzeć od początku do końca. Bo ten set trwa dwie godziny, dwie więc godziny, to jest dosyć mocne przeżycie, jeśli chodzi o taką ilość bodźców w tak krótkim czasie. Panowie, ale śmiechem żart. No jednak to jest jeden z najpopularniejszych Boiler Roomów. Na czym opiera się ten fenomen? Już jakby pomijając to, jak wygląda nasz główny bohater i co tam się dzieje, kwestie muzyczne. Czy to jest tak pod względem muzycznym dobry set? To jest taka muzyka lekka, łatwa i przyjemna, która po prostu no, trafia do szerszego grona odbiorców, niekoniecznie osób związanych właśnie czy z elektroniką, z techno, czy... Tak, może czy właśnie nie powiedziałbym przyjemna, tylko taka łatwo przyswajalna, jeśli chodzi o... Z gatunku easy listening. Tak, jeśli chodzi o muzykę klubową ogólnie, nie? Mhm. A jeśli chodzi o same kwestie techniczne tego seta, bo ja się przyglądałem, ja się na tym bardzo dobrze nie znam, no ale widziałem, że on tam raczej jakiegoś zmieniania piosenek nie uskutecznia, za dużo tam też nie robi, nie napracował się chyba. Wydaje mi się, że właśnie nie 26, a 23 utwory ma ten set, to na dwie godziny to jest, no nie napracował się. Czyli on raczej poszedł na łatwiznę, ale jednak ludziom to się podoba, skoro jest tyle tych wyświetleń. Znaczy,
czy poszedł na bardziej takie... wszystko było gdzieś tam się odbywało na luzie, bez jakiegoś ciśnienia na udowadnianie, że jesteś jakimś fantastycznym DJ-em, że po prostu zmienia się co chwilę kawałki i tak dalej. Myślę, że taki po prostu, nazwijmy to, szary słuchacz nie wymaga od niego, żeby grał tam 60 kawałek na godzinę. Okej. Solomon został zaproszony na Audio River. Tak. Czy wy maczaliście w tym palce, czy macie coś z tym wspólnego? Oficjalnie nic nam na ten temat nie wiadomo. Ale może nakręciliśmy jeszcze większą popularność Solomona w Polsce. I dlatego został zaproszony. Widziałem na waszym... takim pewniakiem po prostu teraz. Widziałem na waszym fanpage'u, że od jakiegoś internauty padła propozycja jakiegoś spotkania właśnie przy okazji tego seta. Czyli wnoszę, że ich... zrodziła się jakaś taka społeczność wokół tego seta, czy można czymś takim powiedzieć, to jest, skoro ludzie chcą się spotkać, to jakby jest jakaś grupka, którą bawią te same rzeczy. Tak, ale myślę, że też warto zauważyć, że zrodziła się ta społeczność, która jest podzielona zarówno na osoby, które są fanami Solomona i po prostu cieszy ich w jakiś sposób to, co robimy, i też są tacy, którzy podchodzą do tego po prostu ironicznie i też się w tym odnajdują. Czyli jeżeli nastąpiłoby takie spotkanie, to mógłby pojawić się wewnętrzny konflikt? Nie, myślę, że nie. To jest tak pozytywny set. Ale będzie spotkanie, czy dopuszczacie tę możliwość? Tak, myślimy o tym. Trzeba wymyślić jakiś po prostu odpowiedni format, spróbować może to załatwić i żeby to miało jakiś taki większy sens. Panowie, no to w takim razie trzymam kciuki, życzę miłego spotkania, życzę dzisiaj miłego odsłuchu, rzecz jasna, seta z Tulum, i bardzo serdecznie dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Dzięki bardzo. Dzięki.